Nazywam się Andrzej Staśkiewicz, jestem kurpiem, mieszkam w Kadzidle i przypadkiem stałem się lutnikiem ludowym i to jest zupełny przypadek, ponieważ od 2000 roku zajmuję się rzeźbą w drewnie. Po 3 latach rzeźbienia znudziło mi się i szukałem innych tematów. No i tak trafiłem na kawałek drewna, który szkoda było do pieca wrzucić, ponieważ to był modrzew. Postanowiłem z tego kawałka drewna zrobić skrzypce, a że nie wiedziałem jak. Więc zacząłem eksperymentować, łamałem, składałem i w końcu te skrzypce zagrały. I potem kolejne instrumenty zacząłem podobnie, drogą eksperymentu, odkrywania Ameryki. No i udało mi się parę takich instrumentów zrobić. Potem, będąc w Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, zobaczyłem Stanisława Wyżykowskiego, najstarszego polskiego lirnika, który grał na lirze korbowej. Dla mnie to było zupełne zaskoczenie, że tak coś pierwszy raz w życiu widziałem. No i potem po powrocie do domu zapomniałem o tym instrumencie. Wrażenie niesamowite było. Po pół roku ten instrument mi się przyśnił. To było we Wielkanoc. To czekałem, kiedy się święta skończą, żeby spróbować eksperymentalnie taką lirę zbudować. To się zaczęło od kawałka drewna i siekiery. I tak jak ślepiec, nie wiedząc co i jak, zacząłem te drewno obrabiać. I po pół roku lirę zrobiłem. Dwukrotnie dzwoniłem do pana Wyżykowskiego popytać o pewne szczegóły i ta lira zgodnie z planem zagrała kolędy po pół roku, od Wielkanocy do Świąt Bożego Narodzenia. No i wtedy otworzył się inny świat, świat instrumentów ludowych. Wkrótce okazało się, że taką lirę korbową mamy w kościele parafialnym, namalowaną obok świętej Cecylii, tam gdzie organy. No i kolejny instrument czeka na rekonstrukcję. Do tej pory go nie zrobiłem. Ale rola przypadku. Od przypadkowego spotkania z mistrzem, potem jakieś, nie wiem jak to działa, że to się przyśniło i potem pojawiło się w świecie fizycznym jako instrument. Myśl i potem jest przedmiot. Drewno. Nieograniczone możliwości. I tych lir korbowych zrobiłem kilka. Tutaj mamy przykład dwóch, które już się zużyły, tyle grały, że już wymagają remontu. I tu na kolanach mam aktualnie grającą. Najlepszą z tych wszystkich. Może zagram jeszcze taki znany kurpiowski przebój, konik. Lira korbowa jest instrumentem historycznym. Pierwsze wzmianki pochodzą ze średniowiecza, gdzieś X-XI wiek. Powstała w jednym z zakonów we Francji i rozeszła się po całym świecie jako instrument kościelny służący do potrzeby liturgii. Potem trafiła na dwory królewskie w okresie Ludwika XIV we Francji, osiągnęła jakby ten najdoskonalszy swój kształt i muzycznie, i wizualnie to było dzieło sztuki. Ci wielcy kompozytorzy znani pisali specjalnie utwory na lirę korbową. Także ona odegrała ważną rolę w historii muzyki. I potem, jak wchodziły inne instrumenty smyczkowe, to lira została uznana za przeżytek. No i trafiła do prostego ludu, gdzie ponownie ożyła jako instrument dworski. To było coś modnego, coś fajnego. I przez wieki służyła jako instrument wędrownych muzyków,
którzy pełnili też rolę mediów, ponieważ oni śpiewem opowiadali przeróżne historie. I taki lirnik wędrowny był osobą oczekiwaną, był goszczony w najlepszych domach i przeważnie gościł tak długo, aż wszystkie historie opowiedział, wtedy szedł dalej. I zawsze jego sława wyprzedzała jego przybycie. O nim się mówiło. I tu, jeśli chodzi o kurpie, to Adam Chętnik, nasz wybitny etnograf, znawca kurpiów, wspominał o takim lirniku, który przychodził gdzieś od Tykocina, tam z Podlasia, na odpusty, na jarmarki i z lirą właśnie takie opowieści przynosił. Drugi taki ślad liry na kurpiach to jest model wykonany przez jednego z harmonistów i ten instrument był w zbiorach Muzeum w Łomży i wojny wiadomo. Pierwsze, co idzie, to na opał i do drewniane instrumenty. Taka jest kolej rzeczy. No i potem długo nic i ja jestem tym kolejnym majstrem, który taką lirę zbudował. W ogóle, jeśli chodzi o lutnictwo ludowe, to były robione instrumenty gdzieś po wsiach przez kogoś, kto dobrze znał drewno, to zrobił skrzypce, tylko nie zawsze te skrzypce dobrze grały. One mogły być ładnie zrobione, ale muzycznie były mało przydatne. Jednak żeby młodzież nauczyć, zapoznać z muzyką, to czasami sztacheta z płota wystarczyła jako materiał, jako budulec do skrzypiec prostych. I to wszystko jest opisane w pracach naukowych Adama Chętnika, które dla mnie są jakby Biblią, z której największą wiedzę czerpię. I też własne doświadczenie i przypadek odgrywa dużą rolę. Wiele można o tym opowiadać. Może jeszcze taki utworek ciekawy? Stara Baba. To jest taki utwór kurpiowski, taniec, bardzo stary, od którego też zaczynałem moją przygodę z muzyką, bo do tej pory nut nie znam, nie używam. A w dwóch kapelach grałem na skrzypcach. To jest też zjawisko, o którym warto wspomnieć, jeśli chodzi o kulturę ludową. I to jest Stara Baba. Na tych moich pierwszych skrzypcach nauczyłem się grać sam, kierując się słuchem tylko. Grałem źle, ponieważ te skrzypce, nie źle, ale grało się trudno, ponieważ skrzypce nie były nastrojone. Były przypadkowo naciągnięte, dobrałem dźwięki i tylko ja umiałem na nich grać. To będąc gdzieś tam na festynie, sąsiedzi obok, nieraz rzucili piątkę, żebym przestał grać. To taka anegdotka. To był taki początek. Potem ktoś się pojawił, kto znał muzykę, wziął te skrzypce, no ładnie zrobione, ale nie są nastrojone. I mi tymi kołkami pokręcił, poprzestawiał i zburzył całą moją dotychczasową wiedzę o muzyce, ponieważ ja już nie umiałem grać. I od tego momentu wiedziałem, że trzeba je nastroić. Już w tym kierunku poszła ta moja edukacja i potem już grałem sporo tych kurpiowskich utworów i z harmonistą i z bębnistą utworzyliśmy kapelę, która pół Polski objechaliśmy z występami. Bardzo, bardzo fajnie to działało. Potem druga kapela i potem to już okazjonalnie, jakby była okazja to pograć, między innymi tutaj wielokrotnie się spotykaliśmy po tańcówki i granie. Taka przygoda, bo też te instrumenty, jak zrobiłem kilkadziesiąt i na każdym trzeba było nauczyć się grać, także siłą rzeczy tą muzykę jakoś tam się opanuje. Nie na poziomie koncertowym, ale w ludowych klimatach jak najbardziej uchodzi, z tymi różnymi błędami, niedoskonałościami.
bo trzeba też zasady się trzymać, że jak się gra na skrzypcach, to żadnej pracy fizycznej nie należy wykonywać. A ja jako rzeźbiarz, to siekiera z ręki nie wypada, także smyczek i siekiera to są dwa różne przedmioty, które nie pasują do siebie, ale takie jest życie. Jeszcze jeden okrąglak. To była taka wiązanka okrąglaków, takich bardzo popularnych na kurpiach tańców. To jest muzyka dla nich. O samej lirze, no warto parę słów powiedzieć. To jest pudło rezonansowe w różnym kształcie. Tu akurat w kształcie gitary. Lira w ogóle jest wzorowana na modelach ukraińskich, wschodnich, dlatego że jest prosta do wykonania, prosta w budowie. I właśnie taki kształt był często stosowany. Spotkałem też ilustrację liry, która była zrobiona z dwóch obręczy od przetaków. Te wyginane łuby z przetaków i na to była cała ta klawiatura nałożona. Lira, tak jak mówiłem, jest pudło rezonansowe, puste w środku, tam jakieś żebra mogą być wzmacniające. Pudło najlepsze jest z drewna jaworowego. Drewno rezonansowe, to takie odmiany jawora, które mają tam odpowiednio falę ułożoną i bardzo dobrze służą do wyrobu instrumentów. W pudle w środku umieszczona jest oś, wytoczona precyzyjnie, na osi jest założone koło, w tym wypadku ze sklejki, ale to było dębowe, sklejone na krzyż, żeby utrzymać, żeby nie wichrowało się przy używaniu. Bo lira jest instrumentem podróżnym, wędrownym i spotyka przeróżne warunki klimatyczne. I tu mnie się zdarzyło też, że nagła ulewa spowodowała, że z liry wylewałem wodę i ona przestała grać. Potem musiała być długo na słońcu, żeby wyschła. Jak długo na słońcu jest, to znowu te kołki popuszczają, to wszystko się rozsypuje, tutaj struny się luzują. Drewno jest właściwe, wrażliwe na wilgotność i to stała przygoda. Przestaje grać na przykład lira czy skrzypce na wiosnę, na jesieni. Wtedy jak się włącza ogrzewanie i wyłącza ogrzewanie. I dalszy ciąg budowy, czyli pudło, w środku jest oś, na osi koło, natarte kalafonią, wyszlifowane do połysku i natarte kalafonią, żeby wytwarzać tarcie o strunę. I wtedy powoduje drgania. Drgająca struna ma określoną częstotliwość. W tym wypadku jest dźwięk D, który za pomocą przyrządu się ustala. Kiedyś to było na słuch. I teraz według tej struny D, druga struna jest dobrana, która gra w harmonii. To może być dźwięk G albo również D.
i się stroi tak, żeby ta harmonia była jak najdoskonalsza i wtedy powstaje taki dźwięk podwójny. Te struny naciąga się kołkami, które muszą być klinowo osadzone tutaj w otworze, żeby można było zacisnąć w razie potrzeby po nastrojeniu. Na pudle umieszczona jest klawiatura składająca się z suwaków. Tu w nomenklaturze lirniczej to są tangenty w całym świecie. Na tych suwakach umocowane takie właśnie to są te tangenty, które są ruchome i też można precyzyjnie dostroić dźwięk, żeby do gamy na przykład pasowało. W klawiatury są jedno tak jakby diatoniczne, tak jak te nastrojone, pełne dźwięki, ale jest też możliwość grania chromatycznie większość ludowych utworów, przestawiając o centymetr, powiedzmy, zmienia się o pół tonu dźwięk. Liry bardziej zaawansowane mają drugi rząd klawiszy właśnie z pół tonami. Tak jak w pianinie są białe klawisze i czarne, to tu ten drugi rząd to są to właśnie czarne klawisze, półtonowy. I całość jest przykryta deseczką, czasami jest na zawiasach umieszczona. Tutaj nie chciało mi się już robić tych zawiasu, bo to już spełniało swoje zadanie, to był koniec pracy. No i osłona na koło, ponieważ w publicznych miejscach się gra, to przeważnie tak bywa, o jakie to jest wyszlifowane i palcami dotykają ludzie, przypadkowi, a palec jest zawsze trochę tłusty i ten tłuszcz powoduje, że w tym miejscu dźwięk traci i nie wolno dotykać do smyczka i tutaj do koła, które też pełni rolę smyczka. Lira jest instrumentem chordofonem strunowym smyczkowym. Mimo, że koło, a nie smyczek, ale zaliczany do instrumentów smyczkowych. Tak jakby starsza siostra skrzypiec. To tak by wyglądało. I też dekoracje. Tutaj akurat mam taką główkę, która z jednej strony jest smutna, a z drugiej wesoła, tak jak to w życiu bywa. No zresztą więcej. Pasek do zawieszenia, do umocowania, czy na szyi, czy tu dla biodra. I czasami w tych modelach dawniejszych, tutaj przy tych, to jeszcze była sakiewka skórzana, do której datki się zbierało, bo czasami te utwory były albo zabawne, albo jakieś tam wzruszające, opowiadały historie, na przykład o tym, jak Żyd kupował jałówkę od gospodarza i sobie za 100 złotych i sobie zapalili skręty z gazety, papierosy. Potem poszli oglądać tą jałówkę, a chłopiec, który się temu przyglądał, jak oni poszli, to te 100 złotych zwinął i zapalił. I jak oni przyszli, to tych 100 złotych już nie było, jałówkę trzeba było oddać. I ten ojciec odrąbał mu ręce. To były takie historie, takie, które poruszały słuchaczy i wywoływały jakieś wzruszenie, łzy i wtedy ten mieszek był napełniony pieniędzmi i oczekiwali ciągu dalszego. Ten lirnik tworzył spektakl i to były tego typu wiadomości. Czy wiadomości o wojnach, które były 30 lat temu, to były świeżutkie wieści ze świata. To były takie czasy i taka była osoba lirnika. Wiązanka, poleczki.
Obecnie jestem jedynym lutnikiem, nazywany ostatnim lutnikiem, bo to tak rzadko się pojawia taka osoba, że umiera, nie dostaje długo nic i znów ktoś tam zacznie robić i znów go nazywają ostatnim. To jestem kolejnym ostatnim lutnikiem. Przede mną był Bolesław Olbrysz, który takie instrumenty robił poza lirą. Wcześniej był Adam Chętnik i jego ojciec Wincenty Chętnik. Oni też trudnili się lutnictwem. No i przypadki pojedyncze, jakieś tam skrzypce powstawały w terenie, żeby dla dzieci zrobić coś. I to wszystko. Zanikły fujarki, teraz nikt się tym nie zajmuje. Skrzypce się kupuje, a lira była takim eksperymentem, bez szans powodzenia, ale dzięki temu, że w kapeli grałem, to mogłem ją ze sobą wziąć i wypróbować z innymi instrumentami. I ta grała z harmonią pedałową, która jest tutaj królową na kurpiach. Harmonia pedałowa to są kurpie. I dopasowaliśmy utwory i dało się zagrać, bardzo fajnie to brzmi. Poza tym takie pojedyncze występy, czy kolędowanie, czy wieczór dziadowski mieliśmy gdzieś tam za Warszawą, 4 mile, bardzo fajne klimaty. To jest wspólne śpiewanie i przy świecach i te właśnie te opowieści dawne, niesamowite czasami. Nawet mam zbiór takich różnych opowieści i to też prowadzi potem do tego teatru, który planujemy, taki teatr rodzinny, sztuka pod tytułem Bursztynowe Jezioro, będzie właśnie przy udziale liry korbowej i melodii, którą do tego utworu udało się dobrać. Także jako ostatni lutnik przez ostatnie kilkanaście lat zajmując się tym, czym się zajmuję, jestem zadowolony, ponieważ już widzę efekty. Przekaz na zasadzie, że ktoś się fascynuje tak jak ja. Pierwsze spotkanie z lirą, fascynacja, potem ciąg dalszy. To mam też takie osoby, które zaczęły już produkować zawodowo w profesjonalnych pracowniach, sprzedawać do zachodniej Europy i naprawdę mają niektórzy na 2 lata zamówień. To zależy od możliwości. Jeden traktuje jako ciekawostkę, a ktoś inny jako zajęcie firmowe. A jeśli chodzi o kurpie, to ja zaczynałem jako pierwszy od liry korbowej, od znalezienia tego wizerunku w kościele, a w tej chwili to, co wiem, to jest jakieś może 8-9 instrumentów i już czas zorganizować warsztaty. I to są osoby, które u mnie widziały tą lirę i to jednak nie daje spokoju. Drąży i to są efekty. Możemy już teraz w grupie zagrać. Zobaczymy. Będziemy w tym kierunku zmierzać. To są moje pierwsze skrzypeczki, zrobione przypadkiem, że jakiś tam, nie wiem, anioł przelatywał, trącił skrzydłem i one się zrobiły. Był kawałek drewna z modrzewia, którego tak tu specjalnie dużo nie ma, dlatego ten kawałek drewna uratował się od spłonięcia w piecu. No i tak się uczyłem grać na tych skrzypeczkach. Potem zrobiłem wiele następnych. Takie na przykład pokażę z sosnowego drewna, które nie jest dobrym materiałem do robienia instrumentów, ale chodziło o to, żeby pokazać, jak to było kiedyś na wsi, że do instrumentów użyto zupełnie przypadkowe kawałki drewna. To jest sękata decha sosnowa, smolna, która po wyszlifowaniu okazuje się całkiem dobrym materiałem.
i nawet całkiem dobre walory dźwiękowe ma. Te skrzypeczki były zrobione na warsztatach z młodzieżą. Taki właśnie eksperyment. Budowa skrzypiec ludowych i wtedy zbudowaliśmy przez 18 godzin dwoje skrzypiec, które grały. To tak wygląda, taka przygoda. Skrzypce powinny być robione z jaworowego drewna rezonansowego, specjalnie dobieranego, selekcjonowanego. Do tego na przykład wierzch skrzypiec ze świerku, który też w specjalnych warunkach rośnie, ma odpowiednie usłojenie. Poza tym minimum 6 lat musi być sezonowane, żeby z tego cokolwiek zrobić. A ludowe skrzypce dają pełną swobodę działania, bo robimy dostępnymi metodami. Szyjka musi być z twardego drewna. No tutaj mam akurat kawałek dębowy, bo to pracuje, to jest narażone na uszkodzenia, złamanie. Poza tym kołki będą umocowane w otworach, które będą działały rozpierająco, więc musi być to drewno mocne. A cała pozostała konstrukcja to jest wycięte ze zwykłej dechy olchowej bodajże kształt skrzypiec z odpowiednimi wcięciami. Poprzeczne, tutaj gdzie jest narażone na złamanie, jest wklejona listewka wzmacniająca u dołu i u góry i to już jest mocne, już tu się nic nie stanie. Do tego na kołki jest umocowana górna deka i dolna deka, wydrążona, wydłubana, wyrzeźbiona z drewna. I tu górna jest zrobiona też z sosnowego, a nie ze świerkowego, ale jest ona akustyczna. To już wielokrotnie sprawdziłem, że ona sprawdzi się jako ten rezonansowy element. Kolejny instrument, eksperyment, to jest surdynka, czyli skrzypce kieszonkowe, najmniejsze z tych instrumentów smyczkowych, które były ponad 200 lat w muzyce dworskiej. Kapelmistrz posługiwał się takimi skrzypcami, trzymając je w ręku, dyrygując kapelą, podając pierwszy ton dla kapeli. I używany był krótko, parę sekund, parę minut i chowany był albo do kieszeni, albo do futerału, czy do rękawa nawet. Stąd taki kształt. Surdynka albo skrzypce kieszonkowe. Znane w całej Europie, obecnie spotykane tylko w muzeach. I do tych skrzypeczek, to już jest trzeci egzemplarz, dwa poprzednie trafiły do muzeów, a te wyposażone są podobnie jak poprzednie, w taki rezonator dodatkowy, który powoduje, że cichutkie skrzypce zyskują na sile głosu. To jest eksperymentalna lira korbowa, najmniejsza ze wszystkich, które znam w Polsce. Chyba nikt mniejszej nie robił. Pracę przerwałem z różnych powodów i może tej zimy uda się dokończyć. A mnie interesują eksperymenty. Eksperyment z tą lirą polega na tym, że będą użyte nowe materiały, może materiały, drewno będzie inaczej przygotowane do użycia w tym instrumencie. Będzie zrobione na najnowszych maszynach, może nie wiem, precyzyjnych, niedostępnych tu na wsi dla przeciętnego takiego majstra wiejskiego. To jest fantazja w ogóle. Zrobienie precyzyjnie takich rzeczy, to ja to robię nożykiem i to trwa bardzo długo, a maszyna zrobi to doskonale. Dlatego tu no, takie założenie, żeby to zrobić na maszynie precyzyjnej, żeby była powtarzalność procesów i dokładność, bo to jest matematyka. Poza tym być może będą użyte jakieś elementy elektroniczne. To jest też nowość. No i wielkość instrumentu to jest też sprawa unikalna.
To jest klawiatura takiej zwykłej, normalnej liry korbowej o takiej standardowej wielkości. I to będzie wykonane na maszynach. Jeszcze na temat surdynki taką anegdotkę dodam, że te pudło rezonansowe to jest dzięki podpowiedzi świętego Jana Nepomucena. Zrobiłem taką figurkę do kapliczki i parę innych rzeczy niosłem z warsztatu w inne miejsce, żeby tam nad tym popracować. I trzymałem na ręku tą kapliczkę świętego Jana, a na wierzchu były skrzypce, żeby je ostrożnie donieść na miejsce. I przechodząc, trąciłem strunę i odniosłem wrażenie, że jest troszkę głośniej, jak na tej kapliczce leży. No i potem wypróbowałem, rzeczywiście głośniej słychać na kapliczce niż obok. I jeszcze tego samego dnia dorobiłem podobne pudełko, które dopasowałem do tych skrzypiec i potem już to stanowiło całość. To tam lutnicy się troszkę krzywili, że to wbrew sztuce, no ale jako ludowy twórca mogę sobie pozwolić na pełną wolność, swobodę i tak zrobiłem. I się okazało, że te poprzednie surdynki, jedna trafiła do Muzeum w Indonezji, a druga do Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu. Także podpowiedź świętego Jana była tutaj, miała duże znaczenie dzięki niemu. To już drugi przypadek, bo pierwszy przypadek dotyczył liry korbowej, gdzie sen, jakieś przesłanie z góry, że mam zrobić lirę korbową, zrobiłem i ona zagrała kolędy, tak jak było zaplanowane. Czyli podkreślam rolę przypadku. Wszystko inne mamy. Mamy doskonały materiał, jakim jest drewno, a tylko potrzeba narzędzia i pomysłu, żeby z tego drewna zrobić rzeczy, które są naprawdę nieograniczony. To jest materiał i wyobraźnia tworzy cuda. I to mnie osobiście bardzo to i cieszy i zadowolony jestem z życia, że w ogóle w stronę drewna mnie ściągnęło. Bo korozja zeżre żelastwo, a drewno pozostaje. Co ciekawe, to muzycznie jest mało użyteczny ten instrument, ale jest za to medialny, jest gdziekolwiek pojechałem na festyn, to przeważnie lira korbowa i te małe skrzypeczki były fotografowane, a potem patrzę gdzieś tam w gazecie, jest zapowiedź imprezy za rok i jestem ja w stroju ludowym z tymi właśnie skrzypeczkami. To kilka takich przykładów mam, bo to jest niespotykane. Przy tej wielkości, żeby grały w miarę dobrze, to jest unikalna sprawa. Surdynki są robione przez lutników do muzeów na przykład, czy tam na inne zamówienia, ale te, co spotkałem, to były dość ciche. A moja jest głośna, moja z kapelą grała. I to jest tak... Jeszcze jeden przykład, że idąc na pewnej ścieżce, która jakiś cel nam przyświeca, mamy wiele sprzyjających okoliczności, tylko trzeba je dostrzec i skorzystać. Mamy wszystko dane. Otacza nas bogactwo. Tylko od nas zależy, co wybierzemy, co z tym zrobimy. To jest ten ze snu, lira wyśniona. Spotkałem człowieka, który wznowił w Polsce tradycję. Otworzył pierwszy instrument, wzorując się na zbiorach muzealnych w Muzeum w Bieczu. Tam była taka lira XIX-wieczna, może starsza. I on zbudował taką lirę, ale to Podkarpacie, Haczów, miejscowość. No i to jest tak, jak ktoś lirę spotka i polubi, to już do końca życia towarzyszy. No i tych lir zrobił już pewnie ponad setkę. W tej chwili ma 90 parę lat i już od 10 lat robi ostatnią lirę. Kolejną, ostatnią lirę. To już ostatnia i koniec. I trzyma się bardzo dobrze, zdrowie służy i kolejną, ostatnią lirę buduje. Ma uczniów i po części ja też jestem jego uczniem telefonicznym, potem wielokrotnie go odwiedzałem. Stanisław Wyżykowski doczekał pracowni w skansenie w Sanoku. Jest pracownia lutnicza Stanisława Wyżykowskiego. Pięknie wyposażone wnętrze starej takiej chaty.
podkarpackie i ja tu mam tak jakby namiastkę, coś takiego jak pan Stanisław. Piękna historia, piękny człowiek. Było dwóch Wyżykowskich. Jeden odkrył Zagłębie Miedziowe, Lubin, inżynier, geolog, a drugi samouk, muzykant, nie muzyk, muzykant i lutnik. Świetne rzeczy, liry korbowe, skrzypce, cymbały, kontrabasy, wszystko umiał robić. Palce stracił przy tej pracy, to gra tymi dwoma. Do gry na skrzypce zakłada sobie takie gumowe protezy, gra w kapeli, kapela Stachy. Także wzór jest i cieszę się, że w życiu mi jest dane spotkać takich ludzi. Taki przykład. Co do tej liry, to był sen. Przyśniła mi się we Wielkanoc, drugi dzień. Czekałem, kiedy się święta skończą, żeby, bo święta się nie pracuje. I od razu we wtorek po świętach siekiera do ręki, pieniek, kawał drewna i obciosałem kształt. Potem wyciąłem wnętrze i to jest zrobione tym sposobem. Wycięte kawałki drewna, doklejane, żeby ten kształt zbudować. Doklejone dno i wierzch i potem te całe wyposażenie, to już typowe. Kółko, oś, korbka, wszystko jest drewniane. I tu różne gatunki drewna trzeba było wykorzystać, ponieważ sosna do czego innego służy. A tutaj na przykład z jabłoni jest wycięta korbka. To jest z wiśni albo ze śliwy twarda gałka, która wypoleruje się w trakcie trzymania. Rzeźba, główka do ozdoby. Kółko jest zrobione tak jak dawnymi technikami. Dwa kawałki dębowych deseczek sklejone na krzyż i obcięte, obtoczone i wtedy to drewno nie pracuje na boki, nie wypacza się wskutek wilgoci. No i tutaj ta komora kołkowa, ta część była ze trzy razy przerabiana i w tej chwili taki ma kształt ozdobny, dekoracyjny. No i to skrzynka tangentowa zrobiona z drewna brzozowego, które nie jest najtwardsze, ale w zupełności wystarczy, żeby te klawisze w miarę tutaj sprawnie działały. I tu, żeby metalu były jak najmniej, to jako zawiasy wykorzystane kawałki skóry. Tak jak było w dawnych egzemplarzach. I też całość zmontowana jest na kołki. Do kołków użyte są wykałaczki. To jest bambusowe, twarde drewno. Znakomicie służy jako gwoździe. Całość też jest wzmacniana takimi kołkami. Otwór, kołek na klej i to się trzyma, to jest mocne, nie do rozerwania. Dół też jest z jakichś przypadkowych kawałków drewna, bo tu cała akustyka nie jest aż tak ważna. W skrzypcach będzie ważna, a w lirze korbowej to bardziej taki wizualnie, jak to ładnie wygląda, to muzycznie jest wystarczająco, nawet bez tego pudła spotkałem liry, też grają. Aby była masa, jak będzie zwykła decha, też będzie grało, ale jak jest pudło, gra trochę lepiej. Także tu raczej mi chodziło o wygląd, a nie o walory dźwiękowe. Klawisze zrobione też z drewna śliwkowego, które jest twarde, poza tym odpowiednio przycięte, to tworzy dekoracyjny jakiś wzór. I tu też te klawisze są mocowane w ten sposób, że jest otworek. Robi się całe z drewna i wciska w otwór. Tutaj zrobiłem metalowe akurat. Ale sztuka polega na tym, żeby one były drewniane całe. Taki klocek jest zamontowany obrotowo, żeby można było zmieniać położenie na strunie. I to zmienia dźwięk. Tym się podstraja do określonego dźwięku muzycznego. Zajmując się instrumentami, to dotykamy różnych segmentów tego instrumentarium kurpiów, i prymitywne, i historyczne, i przeszłości. Na przykład zwijane z kory wierzby, trąbki czy gwizdki, to były instrumenty pasterskie. To jest też taki
rozdział w muzyce. Czyli ze świeżej kory, to przeważnie w maju, czerwcu można taką korę zdjąć po obiciu kawałkiem pałki, drewna, młotkiem. Da się to odwinąć i zwija się w ten sposób. Tu się wkłada stroik. To jest też kawałek gałęzi odcięty, kora zdjęta, ściśnięta i na tym się trąbi. To od tego się zaczynała przygoda z fletami i potem szukałem różnych wzorów, na przykład ten jest zrobiony na sposób amerykański, czyli powietrze wpływa tutaj przez ten otwór, przez zadęcie, pod tego ptaszka wpływa i do tej właściwego fletu dopiero, także to jest też rzadko spotykane, ale dzięki temu mamy dźwięk niezły. Jeszcze raz. Jest taki utwór, czerwonym zasiała, a modre nie wzeszło. To Apolonia Nowak, ona jest taka jej, można powiedzieć, ulubiona pieśń. Tu mamy kolejny flet, to jest zrobiony z orzecha, gałęzi orzechowej, która była w środku pusta i rozwierciłem odpowiednio, bo też flety stroi się przez powiększanie otworu lub rozwiercanie tych dziurek. Jak za dużo się rozwierci, to tak jak tu zrobiłem, trzeba wkleić kawałek i nowy otwór o mniejszej średnicy. Stroi się właśnie rozmieszczeniem otworu, czyli całą tą geometrią. Nie wiem, czy on zagra, bo instrumenty jak nie grane, to one tracą głos, więc tu nie gwarantuję, ale spróbuję. No nie będę męczył, trzeba go przeczyścić, olejem w środku nasmarować, doprowadzić do stanu używalności i on zagra. Charakteryzuje się niskim, miłym, ciepłym tonem i zdarzało się przy ognisku pograć takie smutne kawałki, to naprawdę miło się wspomina. I to jest strój wysokości D niskie, oktawę niższy. A tu mamy drugi flecik, który jest o oktawę wyżej. Też ten sam dźwięk D. I ten flecik zrobiony jest z czarnego bzu. To jest taka roślina, która ma białe kwiatki, czarne owoce, używana jest w celach leczniczych, nalewki z tego się robi, syropy, a gałęzie zimą ścina się takie proste kawałki i trzeba je odłożyć pod korą, nie korować, tylko takie na bok, żeby trochę poleżały, sobie wyschły. I w środku ma coś takiego jak styropian, to się nazywa mucha, ona tak mówiono. I tą muchę się wypycha za pomocą drutu i to jest w środku puste. I to znakomity materiał do wyrobu takich fletów, które wiele lat wytrzymują. W środek trzeba wyszlifować i te dziurki odpowiednio dobrać odległość i średnicę. Zrobić zadęcie, taki kanałek z zębem, który wytwarza dźwięk. Flecik pompka albo flecik suwakowy. Było to używane jako zabawka, jako narzędzie muzyczne, ale można na tym różne efekty dźwiękowe uzyskiwać, na przykład śpiew ptaków czy kukanie kukułki.
takie różne efekty dźwiękowe. Drumla zrobiona z bambusa. Bambus jest bardzo sprężystym drewnem, twardym i często używany jest jako do konstrukcji, na przykład kawałki z tego albo z wykałaczek, albo odcinając takiej deseczki. I przy montażu czegoś wierci się otworek, wbija taki bambusowy gwóźdź i klej zdąży wyschnąć i mogę montować na bieżąco, nie czekając, aż klej dobrze zwiąże. Bo ten bambus stabilizuje mi tą część, którą montuję. Tak właśnie przy niektórych instrumentach robiłem. Gra się w ten sposób. Opiera się o usta i jama ustna powoduje jakby to przestrzeń, gdzie ten dźwięk powstaje. I potem możemy sobie zmieniać, wymawiając różne samogłoski czy oddech i takie różne efekty. Niektórzy mistrzowsko na tym grają, zwłaszcza do mikrofonu i przez nagłośnienie to po prostu muzyka disco polo, co tylko techno, nie wiem, wszystko potrafią na tym. Tak, to tu wrócimy jeszcze do tej liry, żeby podkreślić rolę eksperymentu, który tak jakby brudnopis. To jest ta lira moja, która eksperymentalna, która nie wiem jak zagra, ale ciekawość jest większa, więc kiedyś do tego wrócę. I to jest ten model ostateczny. Tak ma to wyglądać. A ten jest takim modelem próbnym, gdzie mogę sobie pozwolić na wszystko. Mogę popsuć, mogę to na koniec wyrzucić, ale w tym czasie wypróbuję różne rozwiązania. I tutaj pudło jest też klejone z różnych kawałków drewna i po wklejeniu obrabiane, żeby kształt uzyskać, ale to jest kilka kawałków. I tu, żeby nie marnować czasu, to dałem klucze od gitary, co mi ułatwi pracę. I tu mam kilka rozwiązań, jeśli chodzi o klawiaturę. I tak jak w innych instrumentach jest zrobiona w postaci takiej skrzynki z klawiszami, to tu będzie jako monolit z kawałka deski. Tylko na precyzyjnych maszynach zrobione będą kanały, w których będą przesuwać się te klawisze. Nie widziałem takiego rozwiązania nigdzie, nikt tego jeszcze nie zrobił. I chciałbym być pierwszym eksperymentatorem, zapisać się w historii. Jeżeli się uda, to będzie sukces. Drugim rozwiązaniem jest takie umieszczenie tej klawiatury, żeby nie było klawiszy, tylko żeby palcami dotykać struny w określonych miejscach. Mogę sobie tu narysować jakieś kreski, jako takie klawisze wzrokowo i dotykać strunę w określonych miejscach, powodując odpowiedni dźwięk, ale palcami, tak jak w skrzypcach. Czy się uda? Nie wiem. I tu trzeci to jest z deseczek, one są w tej chwili sklejone, te kanały są zrobione ręcznie, wypiłowane. Po rozdzieleniu będzie można taką skrzynkę zmontować. I tu już mam też przewidziane dwa rzędy klawiszy. Klawisze muszą być odpowiednio wyprofilowane, ponieważ wielkość jest mała w porównaniu z innymi lirami i one tu muszą działać, więc są podcinane, żeby móc palcem wcisnąć klawisz. Także żeby zrobić jedną lirę, trzeba zrobić, nie wiem, 10 prób, 10 eksperymentów, niekoniecznie udanych, ale to jest też fascynujące. To jest poszukiwanie ścieżki, szukanie skarbu, nie wiem, kwiatu paproci, czy odkrywanie Ameryki, to jest frajda wielka. Jeśli chodzi o ten najważniejszy element, czyli koło z korbką, jest zamontowane na łożyskach zwykłych kulkowych.
A kiedyś tradycyjnie to był twardy kawałek drewna, czasami była skórka od słoniny, która dawała poślizg. Skóra od słoniny nawet w wozach była używana żeby nie było oporów toczenia. To sam z moim dziadkiem zmienialiśmy takie koła. Tutaj mam kawałek metalu, mosiądz, w którym wypolerowany ten element osi się obraca bez oporów, bez skrzypienia, bez smarowania nawet przy tych obrotach. A obecnie to standard, to się używa łożysko kulkowe lub teflon. Kosteczka z teflonu odpowiednio przewiercona. Kiedyś te kółeczka kleiło się z dwóch deseczek na krzyż, a teraz przeważnie sklejka jest używana jako trwały element. Czasami okleja się furnirem dookoła. Teraz jeżeli tu, to będzie jeszcze inaczej. O. To są żeberka. Żeberka albo kości. Kości oryginalne były robione z żeber zwierząt, które marynarze zjadali podczas rejsu. Nie było lodówek. To mięso było na bieżąco pozyskiwane z uboju zwierząt, które były przewożone pod pokładem i żywione były sianem, ziarnem, jakoś tam, jak najdłużej by przeżyły. Jak już wszystko marynarze zjedli, to z tych żeber robili sobie kołaczki, którymi urozmaicali sobie czas, włączali się w muzykę, tworzyli rytmy. Tu mamy dwa rodzaje drewna. To jest śliwka albo wiśnia, coś owocowego z mojego ogródka. I tu jest czeremcha. Taki drzewo chwast, ale bardzo fajne drewno ma. W środku ma taki rdzeń ciemny. I mi się zdarzyło tej zimy zrobić kilka ptaszków, takich na sprzedaż na kiermasze. One były sprzedane pierwsze. Dlatego, że miały takie białe piórka dookoła, a główkę i środek taki właśnie ciemny był i dało się to ładnie polerować, poza tym pachniało ładnie. I dźwiękowo, jest to twarde drewno i dzięki temu jest ten dźwięk taki jak kości, twarde. I te żeberka są spotykane w muzyce murzyńskiej. I tu mamy jeszcze z lilaka, to jest ten popularnie znany bez. I każdy rodzaj drewna będzie miał inny dźwięk, bo to jest związane z twardością. I tu mam olchę, która prawie dźwięku nie ma. I tu łyżki sosnowe, które też służą jako te żeberka. Miękkie już jest bez dźwięku. Niemniej w muzyce może być użyteczne. I teraz w zależności gdzie trzymamy, to od tego też dźwięk zależy. To się zmienia. Żeberka są w kształcie łuku i on dotykając, zależy którą częścią, będzie dawał inny dźwięk. Do tej pory nie spotkałem nikogo, co to robi. Jest ten jeden. To cieszy. Tu taka ciekawostka. Instrument, który nazywa się rebek. Rodowód średniowieczny, jeszcze przed skrzypcami. To jest też jeden element ewolucji skrzypiec. Z tym, że to się robiło w formie połówki gruszki. O. No tak mniej więcej. Tym się charakteryzował, że
w środku nie miał duszy, tak jak skrzypce. To miał takie proste otwory rezonansowe i trzymało się tak o, przed sobą, grało smyczkiem, ale dźwięk nie był tak stabilny jak w skrzypcach, tylko on taki nieokreślony był, co miało to swoją specyfikę, taki miły dla ucha, ale czasami niektóre dźwięki były silniejsze, inne jakieś takie się pojawiały tam. Trudno określić i trudno było przewidzieć, co się zagra, jak się zagra, tylko on sam jakby, on sam decydował. To grało, to było fajne, na tym były struny jelitowe założone. O, ja tu mam takie struny, które tutaj w tej chałupie były kręcone z prawdziwych jelit baranich. To się kupuje, czyści odpowiednio u góry, tam nawet gwoździk jest od tego, zaczepia się te struny, u dołu się wiesza ciężarek. I na przykład trzy jelita skręca się razem. I jak już jest skręcone, przywiązuje mu dołu ten ciężarek i to schnie kilka dni. I potem jest taka gotowa struna, bardzo mocna i używa się do instrumentu. To po to, żeby pokazać te dawne techniki, to takie rzeczy robiliśmy. I tu mi się zachowało parę, będą użyte przy basach na przykład. Takie. No i ten rebek ja zrobiłem kiedyś grający i Stanisław Moryto z Filharmonii Podlaskiej ode mnie to zakupiono i on dostał w prezencie jako instrument z kurpi. Grający do tej pory, on się dobrze udał. Eksperymentalny, ale działa. I tu ciekawostka. Muzycznie mało przydatny ten dźwięk, nie stroi, ale za to wygląda. Także to jest też droga. Nie musi ładnie grać, aby ładnie wyglądało i też da się sprzedać. To jest z jałowca, który rósł tam gdzieś na mojej działce. I jak się wyrwie suchy jałowiec, to takie różne twory są w dołu, które mogą też być jako rzeźba. I tu akurat robiłem ptaszka z dzióbkiem na bok. Ale potem rozpiłowałem to, wydubałem wnętrze i skleiłem, wydubałem dziurki i to imituje taki flecik. Nie stroi, to aż czasem zęby bolą, ale nie po to jest, żeby to grało, tylko żeby się tym podpierać na zakończenie kariery, żeby mieć jakąś szansę w życiu. Jawelskie skrzypce na kurpiach miały troszkę inny wygląd, to były takie instrumenty, które miały strunę, właśnie tą jelitową i gałkę, którą się tą strunę naciągało i to modulowało dźwięk. A te skrzypce to są rzadko spotykane, ale jedna z kapel kurpiowskich używa, tam bliżej Mazur. A te zrobione były specjalnie na zamówienie kapeli, która miała grać w Brukseli i to w kościele. Ale że na górze był diabeł, tutaj on jest na kuchni, to tak za bardzo do kościoła nie pasował, więc trzeba było coś zmienić i wyszła taka główka żydowska z tymi, o, tutaj dwarkoczykami. Ale do koncertu nie doszło, także nie pojechał, został u mnie. Grało się tak. Coś takiego. Po prostu hałas i uderzając w podłogę, to talerzyki się odlewają. Jak się nie odlewają, to kijem w łeb i tak i się tworzy bardziej widowisko niż muzykę, ale rytm da się zagrać. Różne takie efekty można. Strunę można podstroić do jakiegoś innego instrumentu i to będzie tam podbijało ten dźwięk. Ale raczej jako ciekawostka i jako taki no akcencik diabelski. Parę słów o basach. Basetle wyginęły. Popularny był w drugiej połowie XIX wieku. Jeden egzemplarz zachował się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce XIX-wieczny z terenów Kurpi. Jeden, jedyny. I kiedyś w projekcie zrekonstruowaliśmy identyczny wzór i w tej chwili jest w zespole w Zawadach, zespół pod Borem.
czeka na swój czas i to jest takie wprowadzenie basów do muzyki ludowej, basów, które zaginęły już dawno. W okresie międzywojennym jeszcze spotykane były, ale harmonia pedałowa wszystkie inne instrumenty jakby wypchnęła z użytku, a że muzyka tradycyjna, zwłaszcza młodzież w miastach, do tego powraca, więc jest też i popyt na basetle i w tej chwili robię kilka tych instrumentów. To jest tak jak ludowa wiolonczela. Pudło rezonansowe. To też skrzypcowe. No. Pudło rezonansowe, w tym wypadku jest dłubane z jednego kawałka, z belki topolowej. Topola popękała, to jest wklejony taki kawałek listwa, ale jest głośne, jest akustyczne i będzie dobrze służyć. Górna deka jest zrobiona z sosny, powinna być ze świerka, ale sosna jest też wystarczająca. I po zamontowaniu wygląda na to, że będzie to akustyczne i ta struna będzie dawała głos. One zagrają. Prawdopodobnie będą grały tam na pograniczu Kurpi w Rozogach. Narzędzia. Podstawą był nożyk, siekierka, nie zawsze ostra. Dla mnie było takim przeżyciem, jak budowana była stodoła tam u nas w gospodarstwie i do taty poszedłem, żeby mi zatemperował ołówek, a on wziął siekierę i ten ołówek siekierą zatemperował, on był ostry. I to z czasem się tak człowiek wyedukował, że siekiera potrafi golić włoski, wtedy jest dobra, wtedy te cięcie jest równiutkie. I takie jeszcze, jakiś czas pracowałem w skansenie, to tam się trafiały stare kawałki drewna, obrabiane właśnie siekierą i te cięcie było znać. To było też takie no, poznawcze, że prostym narzędziami można uzyskać dobry efekt. I teraz to już wiem, tam te narzędzia są użyteczne. Dłuta. Na ogół były to proste dłuta stolarskie. Dwa czy trzy jakieś tam wąskie, szerokie. Siekiera, piła. Mniejsza, większa. Ośniki do korowania drewna. Wiertarka typu korba z tymi wiertłami. Co tam jeszcze było? No, proste narzędzia, podstawowe. No i młotek, każdy dzieciak to miał takie zdarzenie, jak były narzędzia, no to musiał te gwoździe młotkiem w tę strugnicę, czy tam wbić gwoździa. Tata przychodził, no zniszczony jest sprzęt. To takie spotkanie, to nieraz się tam dostało jakimś batem po nogach, za to, że się zniszczyło, czy wyszczerbiło siekierę, czy dłuto złamane, czy coś takiego. Ale to kontakt był. No i dziadek, który grabie naprawiał, to też taka była, jak przychodziły sianokosy i potem grabienie, przewracanie, to naprawiało się narzędzia, czyli te grabie, nowe zęby. Trzeba było wystrugać, przewiercić, dopasować i to musiało działać, wytrzymać do następnego roku. Takie płoty różnego rodzaju, to był kontakt z narzędziami, był cały czas od dzieciaka. I tak jak w moim przypadku, to to majsterkowanie przerodziło się potem w rzeźbienie, bo taka była potrzeba. Mało się zarabiało, trzeba było dorabiać, więc zacząłem robić figurki z drewna. Pierwszy to był Jezus Frasobliwy, zrobiony nieudolnie, tępym nożem, tępym dłutkiem. I tego Jezusika dałem mamie przy jakiejś okazji. Potem go wykradłem po roku, poprawiłem i odstawiłem. To mama tak patrzyła, mówi, coś inaczej wygląda, się nie przyznaję do tego. Czyli pierwsze nieudolne prace potem doprowadziły do tego, że w konkursie rękodzieło otrzymywałem wyróżnienia. Teraz ostatnio miałem drugie miejsce. Także to do czegoś tam, zaczynając od zera, dochodzi się do jakichś wyników, do uznania wśród ludzi. Podobnie basetla, którą zrobiłem lat temu 12. W zeszłym roku w konkursie ogólnopolskim na budowę instrumentów w Szydłowcu drugie miejsce uzyskała. Zakupili do zbiorów i w tej chwili nie mam instrumentu, ale to nie szkodzi, robi się następny. Podobnie surdynkę też zakupili, bo oryginalna jako jedyna miała te pudło dodatkowe.
To takie elementy dodane, które przypadkiem powstały. No i teraz wracając do tej mojej szopy, do tych narzędzi dziadkowych, jak zacząłem strugać, to zacząłem sobie dorabiać różne. Takie dłutko kosztowało 130 zł, to mogłem sobie pozwolić na jedno, dwa, bo nie było na co. Ale zacząłem robić. Wcale nie gorsze. Tu jest na przykład zęba od grabarki. Dobra, stal sprężynowa, wyszlifowany, obsadzony. To szerokie dłuto, to jest od tego skrobaka mechanicznego, obsadzone na rączkę, znakomita stal. Ładnie się tym robi. Tu jest też z jakiegoś tam stalowego kawałka. To jest z frezów do metalu, cięte na paski, wyszlifowane, obsadzone w rączkę. No lepszych nie ma. Tu kupiłem do prac plenerowych, to kupiłem kilka dłut profesjonalnych, to jest Feila akurat, ze 200 lat tradycji firma austriacka, no ale ze 300 zł kosztuje. Ile tego mogę kupić? A podobne się robi samemu, na przykład te szerokie dłuto, wcale nie gorsze od Feila, a jest zrobione właśnie z freza, rączka wytoczona. Krzywe to krzywe, ale robotę robi. Goli, jak się włoszczy, to włoski spadają. To jest własnej roboty. Tu jeszcze jedno, też czegoś. Tu mam ciekawe dłuto, które długo mi służyło. Łożysko, i to takie nierówne, łożysko kulkowe, nagrzane w piecu od centralnego, przy paleniu w piecu i na kawałku szyny wyklepane, wyostrzone. Świetna sprawa, łyżki tym się robi też. Świat ogólnie przyspieszył i tak jak plenery rzeźbiarskie, w których brałem udział, trwały tydzień, 10 dni, nawet 2 tygodnie, tak w tej chwili trwają 3-4 dni. I już siekierą, czy dłutem i pobijakiem coraz mniej się posługujemy. Głównie to jest piła spalinowa i szlifierka. To są podstawowe narzędzia, którymi pracujemy przy wyrobie dużych rzeźb. I chciałem parę takich narzędzi pokazać, które powszechnie używamy. Jako ciekawostkę pokażę takie coś, co ostatnio sobie sprawiłem. To jest szlifierka kątowa, wyposażona w przekładnię zwiększającą obroty i na końcu ma frez, trzy zęby z węglika. Dąb, nie dąb, wszystko idzie elegancko. Może pokażę, jak to działa. Powierzchnia jest taka jak po dłutach, także faktura drewna tak wykończona, pokryta jakimś tam impregnatem, znakomicie zdaje egzamin. Druga ciekawostka to jest dłuto elektryczne, to jest skrobak do ściągania powłok farby i tak dalej, do płytek odklejania, ale rzeźbiarze sobie przystosowali w ten sposób, że te typowe końcówki odpowiednio ukształtowali jako dłuta i znakomicie sprawdza się w praktyce. Ilość obrotów jest regulowana, można małe obroty ustawić, to delikatnie pracować. Aż do 7000. I też powierzchnia dostaje gładka, czyli piła z grub na 90% obróbki piłą, a potem wykończenie takim narzędziem. Kolejna ciekawostka to jest tarcza firmy Sabur amerykańskiej. Różne są końcówki do frezarki czy do szlifierki o różnej ziarnistości. Robią robotę, tak. Powierzchnia bardziej chropowata niż po dłucie, ale wystarczająca, żeby całą tą bryłę jakoś wyeksponować. To też z ciekawości kupiłem, okazuje się, że jest to dobre narzędzie, taki pilnik taśmowy.
też ma regulację obrotów i przydatne przy postaciach w jakieś kształty wyszlifować. Bardzo duża oszczędność czasu. Tu jeszcze mamy frezarkę do tego są wymienne końcówki różnego rodzaju. Do obróbki metalu też się nadają przy drewnie. Tymi frezami można kształty. Ostatnio robiłem taką sarnę, gdzie trudno było podejść innymi narzędziami, ale prawie cała była zrobiona taką frezarką. Taka ciekawostka. Brzeszczocik z zębami i napęd, tak jak wszystkie inne wiertarki, silniczek elektryczny. Bardzo dobre, użyteczne, jeżeli chcemy zrobić otwory w głąb o przekroju prostokątnym. Wchodzi jak w masło. I taki otworek łatwo wtedy wyciąć. Co tu jeszcze pokazać? A, to. To jest wynalazek sprzed lat mojego kolegi, który już umarł, nie żyje, ale zostawił po sobie taki wynalazek. To jest zwykła szlifierka kątowa, wyposażona w przekładnię mimośrodową, która powoduje ruch posuwisto-zwrotny, tak jak przy tym dłucie, tyle że jest o wiele mocniejsze. O. Do tego też są dłuta, które samodzielnie można wyklepać, szlifierką ukształtować, żeby to mocowanie trzymało. Sprawdzone w boju, na wielu plenerach. W ciągu jednego dnia czy dwóch dni, jak bardziej skomplikowana rzeźba takiej wielkości była do zrobienia. Piłą, tym narzędziem, szlifierką, gotowe. To jest sposób na dogonienie uciekającego czasu, bo to wszystko przyspieszyło. Wszędzie teraz szybko, wszędzie dużo. Co mamy zrobić? Mechanizować się. Korzystając z okazji, chciałem zachęcić wszystkich do poszukiwań, do zmieniania rzeczywistości najprostszymi narzędziami, choćby siekierką, nożykiem. To wszystko mamy, to wszystko łatwo zdobyć i twórczo wykorzystać, bo na przykład wchodząc do lasu, to mamy dostęp do świetnego materiału, który można wyrazić jakoś artystycznie. No, ja w ostatnich latach mojego życia zajmowałem się rzeźbą i budową instrumentów, które wniosły coś do miejscowej tradycji kurpiowskiej, uzupełniły niszę. Ja taką niszę znalazłem. Dlatego zachęcam, szukajcie swojej niszy. W tej chwili tak dobrych czasów, jak obecnie, nie mieliśmy nigdy. Mamy wszystko. Mamy internet. Dzięki temu możemy sobie za dwa dni dowolną rzecz sprowadzić do domu i wziąć się do roboty. Zachęcam. Zmieniajcie rzeczywistość na dobre.